Dzień dobry. Dzisiaj mam dla Was odcinek nieco inny niż zwykle. Dzisiaj podpowiadam sobie na Wasze pytania. Ostatnie Q&A na kanale było ponad 2 lata temu. A uważam, że żebyśmy tutaj tworzyli fajną taką ekipę, warto by było, żebyśmy się dobrze znali. Dlatego ja często zadaję Wam pytania. Co potrzebujecie? Czego chcecie się nauczyć? Co Was interesuje? Jakie tematy fotograficzne głównie Was pasjonują, wciągają i czego chcecie się konkretnie nauczyć? To wszystko prowadzi do tego, że ja znam Was lepiej, a dzisiaj Wy poznacie trochę lepiej mnie, bo odpowiadam na Wasze pytania, które zadaliście mi ostatnio na Facebooku, właśnie w poście, w którym prosiłem o Wasze pytania do tego odcinka. Także teraz, bez przeciągania, lecimy z pierwszym pytaniem. Najpopularniejsze pytanie zadał Paweł. Jak zdobyłeś pierwsze zlecenia? I w jakim czasie od rozpoczęcia przygody z fotografią zostałeś zawodowcem? Ogólnie odpowiadałem na ten temat troszeczkę w podcaście o fotografii, tutaj jest oczywiście link, ale w wielkim skrócie wyglądało to w ten sposób, że nie było to tak, że z dnia na dzień nagle stałem się zawodowym fotografem, no nie. Pierwsze było coś takiego, że to był proces. Rozwijałem pasję, fotografowałem i te zdjęcia pokazywałem światu, w internecie, znajomym, rodzinie i to się tam gdzieś wszystko roznosiło. I w pewnym momencie dostałem telefon, że ktoś by chciał, żebym wykonał mu taką sesję, jak wykonałem tam komuś z rodziny. No to byłem w szoku, bo ktoś chciał wykonać właśnie u mnie sesję zdjęciową za pieniądze, bo mu się spodobały zdjęcia, które ktoś tam mu właśnie znajomy pokazał. No i tak właśnie dostałem swoje pierwsze zlecenie fotograficzne. Kiedy zostałem zawodowym fotografem? No nie ma też takiej jednej daty, tak jak powiedziałem wcześniej, w której po prostu stałem się zawodowym fotografem. To wszystko jest proces rozwijania umiejętności, techniki, też pracy z ludźmi. Także mogę powiedzieć, kiedy założyłem swoją działalność. Moją działalność założyłem jakieś 8 lat temu, 9 lat temu, z tego co dobrze pamiętam. I wtedy można powiedzieć, że na papierze byłem zawodowym fotografem, bo taki jest mój główny profil działalności gospodarczej. Ale to nie ma jednej jakiejś daty, jednego momentu w moim życiu, kiedy stałem się zawodowym fotografem. I myślę, że w życiu każdego z nas, każdego pasjonata fotografii, nie ma takiej jednej daty. Także to wszystko jest procesem. Warto inwestować w siebie, w swój rozwój, w swoje umiejętności. I nie ma co się patrzeć na to, kiedy stajemy się zawodowym fotografem. Dostajemy zlecenia, dostajemy właśnie jakieś prośby o sesje zdjęciowe. No to są takie znaki, że robimy dobrą robotę po prostu i nasze zdjęcia się podobają światu. Tyle w tym temacie. Kolejnym popularnym pytaniem było pytanie od Natalii. Jak wygląda Twoja praca w trakcie pandemii? Czy były rzeczy, które musiałeś odpuścić? Czy może jest coś, co Ci dała? Od dłuższego czasu, od mniej więcej 2-3 lat, 70% moich działań zawodowych opiera się o prowadzenie kanału, prowadzenie kursów i rozwijania tej mojej działalności właśnie stricte internetowej, w której uczę Was, pasjonatów fotografii, jak robić lepsze zdjęcia, jak je lepiej obrabiać i tym podobne rzeczy. 30% moich działań zawodowych to są zlecenia fotograficzne, które wykonuję. Kiedyś proporcja była całkowicie odwrotna, niemal 100% moich działań to były po prostu usługi fotograficzne. W czasie pandemii nie zależało mi bardzo mocno na tym, żeby współpracować z konkretnymi klientami. Także moi stali klienci po prostu się do mnie odzywali, realizowaliśmy zlecenia, które wcześniej też robiliśmy, oczywiście z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, tak jak te wszystkie nakazy były. Także ja musiałem się do tego w ten sposób przystosować, ale no, nie będę ukrywał, mi było po prostu dużo łatwiej, dlatego że ja swój główną część mojej działalności prowadzę w internecie. Także ta cała sytuacja z pandemią nie wpłynęła jakoś negatywnie na moje działania zawodowe. Ale wiem, że wielu fotografów dotknęła ta sytuacja dosyć mocno, bo jednak ograniczenia w organizowaniu jakichś imprez, organizowaniu sesji zdjęciowych, no niestety dość mocno dotknęły tą naszą branżę fotograficzną. Także w tym czasie, w której mamy problemy z takimi zleceniami, warto rozwijać swój marketing, warto rozwijać swoje profile w internecie, bo kiedy to wszystko się zakończy, żeby mieć dobrze rozwiniętą właśnie tą swoją część internetową, bo w tym momencie większość zleceń raczej się pozyskuje właśnie przez internet. Owszem, polecenia fajnie działają, owszem, jakieś tam ogłoszenia branżowe też mogą przynosić jakieś efekty, ale jednak w tym momencie większość ludzi siedzi w internecie. Instagram, Facebook czy własna strona internetowa to jest absolutna podstawa i w tym czasie, kiedy mamy trochę mniej zleceń fotograficznych, warto rozwijać właśnie te części biznesu, bo później to przyniesie naprawdę super efekt. Teraz Magda pyta, jak według Ciebie powinna wyglądać droga do ukształtowania swojego kierunku stylu fotografii? To jest proces. Tak jak wcześniej powiedziałem, że cała fotografia właściwie to jest proces. W moim przypadku myślę, że najlepiej będzie to po prostu jak odpowiem na to pytanie na podstawie mojego przykładu. U mnie się zaczęło od
fotografii pająków, ptaszników. Hodowałem pająki, robiłem im zdjęcia do opisów gatunkowych i to mnie zafascynowało. Od tego się zaczęła moja przygoda z fotografią, a dzisiaj, jak wiecie dobrze, wygląda ona całkowicie inaczej, bo teraz głównie fotografuję ludzi. Teraz robię troszeczkę takiej fotografii z różnych miejsc ciekawych, jakieś plenery i tego typu rzeczy. I nijak to się ma do tego, co robiłem na początku, także to wszystko musimy słuchać siebie, tego, co jest w naszej głowie, to, co sprawia nam największą przyjemność, satysfakcję. Warto w te elementy, w te dziedziny fotografii dążyć i je rozwijać. Także to wszystko będzie cały czas się zmieniało. Ja w tym momencie, w 2020 roku, wiem, że robię już całkowicie inne zdjęcia niż robiłem 3 lata temu. Ten mój styl fotograficzny cały czas ewoluuje. Ja obserwuję to, co robię i patrzę, jakie mam gusta, jakie mam preferencje fotograficzne i staram się słuchać siebie, tego, żeby koniec końców finalnie zobaczyć na ekranie takie zdjęcie, jakie powstało wcześniej w mojej głowie. I miałem inną wyobraźnię o fotografii kilka lat wcześniej i teraz mam całkowicie inną. Także to wszystko musi się rozwijać dosyć naturalnie. Fotografia to jest dziedzina artystyczna, więc nie ma co tutaj opowiadać o jakichś schematach, według których będziemy kształtować swój styl fotograficzny. Mogę podpowiedzieć w ten sposób, że warto oglądać wiele różnych zdjęć, zapisywać sobie te, które nam się najbardziej podobają, analizować je i w ten sposób to troszeczkę wchłoniemy do siebie i przeniesiemy później na swój styl fotograficzny. Taka moja porada. Teraz Łukasz pyta o moje początki kręcenia filmów na YouTube. Chodzi o to, czy nie bałem się krytyki znajomych, czy miałem jakieś wsparcie. I Łukasz też pyta, czy uważam, że na polskim YouTube można jeszcze rozkręcić jakiś kanał związany z fotografią. Trochę tego już jest, a nie ma co opowiadać schematów. Więc zacznijmy od pierwszej części pytania, czy nie bałem się krytyki znajomych. Ja raczej byłem zawsze takim człowiekiem, który idzie po prostu w to, co lubi robić i to, co chce robić. Nie bardzo oglądałem się na to, co powie, nie wiem, sąsiad, znajomy, kolega, skoro to jest spójne ze mną, to co ja robię, no to to robię. Gdybym się zawsze oglądał na to, kto coś powie, to właściwie nie kręciłbym filmów, nie robiłbym zdjęć, musiałbym zająć się jakimś zajęciem, takim całkowicie neutralnym dla każdego, bo bym się cały czas bał o tym, co ktoś powie. Także nie oglądajcie się na to, co ktoś pomyśli, co ktoś powie. Jeżeli chcecie robić zdjęcia portretowe, zdjęcia ludzi, to nie zastanawiajcie się, co koleżanka sobie pomyśli, że ja nagle postanowiłam robić sobie zdjęcia. No nie. Róbcie to, co macie w serduchu, bo to prowadzi do spełnienia w życiu, do realizacji. Oczywiście nie musi być to od razu wasza praca na pełen etat, ale niech fotografia będzie tym, co wam sprawia przyjemność i nie ma co oglądać się na innych. Jeżeli chcecie rozkręcić własny kanał o fotografii, no to droga wolna. Tutaj Łukasz dobrze zaznaczył, że na pewno nie ma co powielać schematów, bo już kanałów o fotografii, czy w Polsce, czy na świecie jest naprawdę sporo, więc trzeba iść raczej ze swoim przekazem, z tym, co się chce przekazać światu. Nie ma co patrzeć sobie, a ten film u tego gościa jest popularny, no to ja nakręcę dokładnie to samo, tylko opowiem trochę o tym innymi słowami. Bo to łapiemy się w taką pułapkę po prostu powielania schematów. I ciężko będzie się wybić, bo ktoś, kto będzie oglądał ten film, powie, no ja już to widziałem ze 100 razy, więc no pomijam ten kanał. Warto właśnie przekazywać swoje wartości, swoje treści, dlatego ja głównie pokazuję te rzeczy, które robię na co dzień, czy prowadzę takie serie, które sprawiają mi satysfakcję, jak choćby fotograficzny powrót do przeszłości, w której sobie poluję po prostu na różne stare obiektywy i później je podpinam do nowych aparatów, robię nimi sesje i dzielę się z wami efektami. I tego typu materiały po prostu sprawiają mi najwięcej satysfakcji, to jest spójne ze mną i dlatego to robię. Lubię też kręcić właśnie dla was poradniki, bo później fajnie jest posłuchać, jak ktoś uzyskuje fajne efekty dzięki moim poradom. Także to wiem, że jest spójne ze mną i dlatego to robię. Więc nie ma co się oglądać na innych, nie ma co, owszem, powielać schematów, tylko iść z tym, co gra w serduchu. Alex pyta, jak odnajdujesz się w procesie twórczym? Czujesz się jako jeden z fotografów, czy raczej wolisz być w centrum uwagi innych? Szczerze powiedziawszy, nigdy się nie zastanawiałem nad tym, że ja chcę być w centrum uwagi innych. Był taki czas, w którym wiele osób zadawało mi pytania, jak robię zdjęcia, jak je obrabiam. Postanowiłem
nie odpowiadać każdemu z osobna, tylko przenieść to wszystko na bloga, a później na moje filmy. Także prowadzenie kanału, prowadzenie bloga nie wynikało z tego, że ja chcę być w centrum uwagi wszystkich fotografów, tylko raczej z chęci dzielenia się moją wiedzą, doświadczeniem, moimi pomysłami, inspiracjami. I fajnie, jak to właśnie się spotkało z taką dużą aprobatą z Waszej strony, że Wam się podobają te filmy, że chcecie je oglądać, że czerpiecie ode mnie właśnie inspiracje, porady i później przekładacie to wszystko na swoje zdjęcia. Także nigdy mi nie zależało na tym, żeby być w centrum uwagi. Dlatego też nie patrzę się na innych fotografów jako bezpośrednią konkurencję, czy youtuberów właśnie fotograficznych jako osoby, które mogą mi podebrać widzów. Absolutnie. Wręcz przeciwnie. Zawsze polecam inne osoby, jeżeli mają również ciekawe materiały. Dzielę się również z ciekawymi inspiracjami, kontami Waszymi na Instagramie. Także nigdy nie zależało mi na tym, żeby być w centrum uwagi, a bardziej na tym, żeby po prostu dzielić się taką pozytywną energią, wiedzą, doświadczeniem, inspiracją, pomysłami. I koniec końców, jak przeczytam sobie jakiś fajny komentarz, gdzie ktoś dziękuje mi za to, że pomogłem mu rozwinąć jego pasję fotograficzną, to jest dla mnie największe spełnienie, no i właściwie główna motywacja do dalszych działań. Dariusz pyta, co sądzisz o sesjach TFP? Czy wykonujesz takie sesje? Tak, czasami wykonuję takie sesje, ale wtedy realizuję tylko i wyłącznie moje projekty. Jeżeli realizuję na przykład kampanię dla jakiejś marki tutaj na YouTube, współpracuję z jakąś marką, no to oczywiście wynagradzam czas na planie modelkom czy modelom i tak działamy. Ale jeżeli chodzi o sesje TFP, no to jak najbardziej je realizuję, ale tylko i wyłącznie w oparciu o Wasze projekty. Nie ma czegoś takiego u mnie, że dzwoni sobie Janusz spod Trójki, że widział moje zdjęcia i czy mu tam nie cyknął jakiejś fotki przy okazji. No nie. Takich sesji nie realizuję na zasadach TFP. To jest po prostu zlecenie fotograficzne i normalnie je wyceniam. Jeżeli chodzi o tutaj dalsze pytanie od Dariusza, czym kierujesz się ustalając cenę sesji? Mam po prostu swój cennik, który wypracowałem sobie na bazie moich doświadczeń, mojej pracy, tego, ile cały ten proces mnie kosztuje aktualnie czasu, ale również wyceniam w tym wszystkim swoje doświadczenie. Bo nie wyceniajcie nigdy swojej pracy fotograficznej na godziny, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Bo Wy, żeby być w tym miejscu, w którym jesteście, poświęciliście mnóstwo czasu, energii, pracy, pieniędzy, żeby się nauczyć tego, żeby zainwestować w ten sprzęt. Także nigdy nie wyceniajcie sobie Waszych sesji zdjęciowych w oparciu o czas pracy, tylko w oparciu o Wasze doświadczenie. Owszem, czas realizacji tego zlecenia, ale na to się składa po prostu wiele różnych czynników. Myślę, że kiedyś nagram na ten temat taki dłuższy odcinek i podpowiem Wam, jak po prostu dobrze wyceniać swoje usługi. Jeżeli chcecie taki odcinek, dajcie znać w komentarzach. Dariusz jeszcze dalej pyta, kiedy zdecydowałeś się podnieść ceny i czy miało to związek na przykład ze zwiększeniem umiejętności, czy podniesienie cen wiąże się ze spadkiem zamówień? Ceny zwiększałem wraz z rozwojem, owszem, moim fotograficznym. To jest jeden czynnik. Dwa, wraz ze wzrostem zleceń, bo miałem w pewnym momencie dużo zleceń fotograficznych i postanowiłem, że podniosę ceny i tym samym ograniczę sobie, owszem, część tych zleceń, ale dzięki temu będę robił mniej tych sesji, ale suma summarum za takie same albo nawet większe pieniądze. Także nie ma co też na początku wyceniać się bardzo tanio, bo to naprawdę nie prowadzi do niczego dobrego, tylko ustalić sobie takie, można powiedzieć, średnie, przeciętne ceny, które znajdują się na rynku i stopniowo właśnie wraz ze wzrostem zleceń dopiero je wtedy podnosić. Mariusz pyta, presety. Każdy fotograf powinien opanować umiejętność obróbki, na przykład przez kursy, które oferujesz, ale czy to zawsze jest droga na skróty przez ślepe używanie presetów? No nie, absolutnie. Dlatego w mojej ofercie co mniej więcej 3-4 miesiące pojawiają się kursy obróbki zdjęć z Photoshopa i z Lightrooma, w których uczę krok po kroku od samych podstaw do zaawansowanych technik korzystania z programu Photoshop i Lightroom. Presety to jest kolejny krok, kolejny etap rozwoju w obróbce zdjęć. Bo presety to są takie zapisane, predefiniowane ustawienia, które możemy nałożyć na swoje zdjęcia i później jeszcze dopracować. Więc najpierw trzeba się nauczyć dobrze obsługi całego programu, żeby wiedzieć co z czym się je, jak osiągać różne efekty, a presety są później w dalszym etapie ułatwieniem naszej pracy. Bo zamiast zaczynać wszystko od zera, można zastosować preset, no i osiągnąć dużo szybciej ten efekt finalny. Oczywiście preset później warto dopasować sobie do konkretnego zdjęcia, bo nie ma presetów w 100% uniwersalnych, także do moich presetów, które są na sklepie, tutaj jest link, macie również dołączone lekcje, w których pokazuję, jak z nich korzystać. Także ja sugeruję taką drogę, że najpierw nauczyć się obsługi programu, później dopiero można korzystać właśnie z gotowych na przykład presetów i dopasowywać je do swoich potrzeb. I tutaj mamy taką serię pytań od Kajetana, na najważniejsze z nich odpowiem właśnie teraz. Jak zacząłeś przygodę z fotografią ślubną? Jeżeli chodzi o fotografię ślubną, no to zaczęło się to od tego, że miałem sesję narzeczeńską z
pewną parą, właściwie tam dalszych znajomych i na podstawie tej sesji narzeczeńskiej, pokazanej w internecie, otrzymałem propozycję właśnie wykonania pierwszego swojego zlecenia ślubnego. I tak to się zaczęło. I następne pytanie od Kajetana. Zaczynając teraz przygodę z fotografią, posiadając obecną wiedzę, jakich błędów byś nie popełnił? Pewnie nie byłbym też tutaj, gdzie jestem, nie popełniając pewnych błędów. Także to też trzeba na to patrzeć z tej perspektywy. Zastanawiam się teraz, jakie były największe błędy, które popełniłem po prostu w moim rozwoju fotograficznym, w moim fotografowaniu. Pewnie czasami podchodziłem zbyt oszczędnie do inwestycji w niektóre rzeczy i kupowałem jakieś produkty, takie akcesoria fotograficzne, które no, nie sprawdzały się i w efekcie i tak musiałem kupić te droższe, lepsze, które bardziej są sprawdzone, więc pewnie niektórych rzeczy bym po prostu nie kupił, a od razu inwestował w coś lepszego albo dłużej pozbierał po prostu, żeby mieć lepsze te rzeczy. I kolejnym błędem, który tutaj mogę wymienić, jest chyba to, i to by był chyba najważniejszy taki błąd, którego bym teraz nie popełnił, że na początku na mojej stronie internetowej, w mojej ofercie były naprawdę przeróżne sesje. Chrzciny, różne uroczystości, zdjęcia produktowe, zdjęcia architektury, zdjęcia rodzinne, zdjęcia biznesowe. Naprawdę mnóstwo różnych rzeczy, które owszem, potrafiłem wykonać, ale wchodząc na moją stronę, można było odnieść takie wrażenie, że zajmuję się w sumie wszystkim i niczym. W czym się ten gość specjalizuje w końcu, jak on robi naprawdę wszystko? No, także nie, teraz bym tego nie zrobił absolutnie. Więc teraz na pewno bym uniknął tego błędu i postawił na 2-3 dziedziny fotograficzne, które by były spójne ze sobą, na przykład fotografię portretową, fotografię biznesową, no i powiedzmy fotografię ślubną. Czyli takie trzy tematy, które gdzieś tam ze sobą zazębiają mimo wszystko. Więc nie ma co na pewno iść w każdy kierunek fotograficzny, warto wybrać sobie 2-3 specjalizacje i za nimi właśnie podążać i w tych tematach się głównie rozwijać i te usługi naprawdę dopracować na poziom perfekcyjny. Kajetan jeszcze pyta, czy zlecenia realizujesz wspólnie z partnerką, czy macie oddzielną bazę klientów? Patrycja nie zajmuje się zawodowym fotografowaniem, pomaga mi w sesjach zdjęciowych, pozuje na moich zdjęciach, czy robi mi również zdjęcia na Instagrama, na Facebooka, czy na stronę i właściwie tyle. Ja działam jako fotograf, zarówno zawodowo, prywatnie, hobbystycznie, a Patrycja nie zajmuje się zawodowo fotografowaniem. I jeszcze ostatnie pytanie od Kajetana. Co było krokiem milowym w pozyskiwaniu przez Ciebie klientów? Założenie strony, profil na Facebooku, Instagram, ogłoszenie do gazety, marketing szeptany czy sesje TFP. Tak z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że na początku mojej przygody z fotografią w ogóle nie stawiałem w ten sposób, że wszystko kieruję po to, żeby pozyskać pierwsze zlecenie fotograficzne. Bardziej postawiłem na to, żeby zbudować swoje portfolio zgodnie z tym, co mi w serduchu gra, o czym mówiłem już w tym odcinku. Więc zgłosiłem się do agencji modelek i modeli i zdecydowali się oni ze mną współpracować i po prostu podsyłać mi modelki, modele, żebym mógł realizować swoje projekty. To były sesje na zasadzie TFP. Więc ja mogłem zrealizować swój projekt i do dyspozycji miałem profesjonalnych modeli i modelki. I w ten sposób realizowaliśmy różne projekty i na tej podstawie powstało moje pierwsze portfolio, które naprawdę robiło na wielu osobach duże wrażenie. I dzięki temu pozyskałem naprawdę wielu klientów. Także to był taki chyba krok milowy, żeby stworzyć dobre portfolio, jednocześnie realizując swoje projekty i pokazując na zdjęciach to, co naprawdę jest w mojej głowie, to co mnie inspiruje i to, jakie zdjęcia chcę robić. I to było ostatnie pytanie w tym odcinku. Pojawiło się tam jeszcze parę pytań, ale zdecydowałem się nie przeciągać i na te pytania, które tam zostały, owszem, odpowiem, ale tym razem na Instagramie, na Insta Stories, także już teraz możecie przejść do mojego Instagrama, link jest oczywiście w opisie i na Stories znajdziecie odpowiedź na kolejne pytania, właśnie, które pojawiły się pod tym postem na Facebooku. Także zapraszam na dalszą część tego odcinka właśnie na Instagrama. A teraz proste pytanie do Was. Ja opowiedziałem w tym odcinku troszeczkę o sobie i chciałem Was lepiej poznać. Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, jak zaczęła się Wasza przygoda z fotografią. Co było takim zapalnikiem? Co było takim głównym momentem w Waszym życiu, że zdecydowaliście się rozwijać właśnie Waszą pasję fotograficzną? Jestem bardzo ciekawy Waszej historii, także dawajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Z przyjemnością poczytam Wasze historie. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć! Piąteczka!